Asystentami panowie Maciej Daszkiewski. Przypomnę również składy obu zespołów. Goście ze Środy. W meczu 20. kolejki trzeciej ligi grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wągrowieckiej Nielby przegrali na własnym boisku z Polonią Środa Wielkopolska 1-2. Początek meczu nie zapowiadał przegranej. Pierwszy raz w bramce Pawła Bessera nielbiści zagrozili w czwartej minucie. Po faulu na Karolu Gregorku strzał z wolnego oddał Michał Goliński. Piłka nie znalazła się jednak w siatce. Minutę później przez obronę Polonii próbował przedrzeć się Dawid Jasiński. Niestety, jego strzał również okazał się niecelny. Przez kilka kolejnych minut gra toczyła się głównie w środku pola. Na kwadrans przed końcem pierwszej połowy Wągrowczanie znaleźli się w idealnej sytuacji do zdobycia pierwszej bramki w tym spotkaniu. Lewym skrzydłem ruszył Dawid Jasiński, który dograł piłkę do Golińskiego, znajdującego się pod bramką rywala. Na niekorzyść dla podopiecznych Marka Kamińskiego strzał ten został jednak skutecznie zablokowany przez bramkarza. Na minutę przed końcem pierwszej połowy Gregorek dograł piłkę do Golińskiego. Niestety i tym razem piłka nie znalazła się w siatce. Golina wykonał ostatni w tej połowie stały fragment gry. Bramkarz rywali okazał się nieomylny i skutecznie wyłapał piłkę. Po przerwie w 58 minucie w polu karnym faulowany został Gregorek. Nieomylny okazał się Goliński, który skutecznie wykorzystał jednastkę i wyprowadził nielbistów na prowadzenie. Rywale zaczęli nacierać na bramkę Pytkowskiego coraz częściej. W 76 minucie Michał Pytkowski skapitulował po strzale wprowadzonego chwilę wcześniej Krystiana Pawlaka. Kilka minut później drugiego zwycięskiego gola dla drużyny Polonii zdobył ponownie Krystian Pawlak. Mecz zakończył się przegraną Nielby 2-1. Przede wszystkim doczekaliśmy się inauguracji sezonu. Nie poszło tak, jak myśleliśmy. Fakt, prowadziliśmy grę, w wyniku, jeżeli chodzi o wynik meczu. Zabrakło czegoś. Nie mogliśmy do końca grać. Głupie błędy przede wszystkim. Brakuje mimo wszystko. Ciężko mi tak na gorąco coś powiedzieć, żeby przeprowadzić analizę tych bramek i w ogóle niektórych akcji, bo niektóre to naprawdę pomsta do nieba, trzeba było poprosić. Naprawdę, przeciwnik dobrze taktycznie grał. Bo widać, że to nie jest ta nasza gra, którą robiliśmy w okresie przygotowawczym. Za dużo piłek długich, nie było tej małej tak zwanej gierki. No i tak się skończył mecz, tak się skończył przegraną. No ciężko coś na gorąco tutaj powiedzieć po takim meczu, gdzie każdy z nas chyba inaczej sobie to wyobrażał. Nikt chyba nie przyjmował tej do głowy sobie jakiejkolwiek porażki tutaj na własnym stadionie, tym bardziej, że tak długo czekaliśmy na inaugurację tej rundy, a na pewno wygrywając 1-0 mieliśmy jeszcze jedną sytuację, bodajże Karol Gregorek miał sytuację na 2-0 i wydaje mi się, że jakbyśmy to strzelili, byłoby po meczu, a tutaj po strzelonej bramce dla nas można powiedzieć, troszeczkę się cofnęliśmy i efektem tego było po naszych błędach w obronie strata bramki na 1-1. No, przy drugiej bramce no, można powiedzieć, że też nasze jakieś tam indywidualne błędy doprowadziły do tego, że dzisiaj zostaliśmy bez jakiegokolwiek punktu. Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu 20. kolejki trzeciej ligi Nielba Wągrowiec Polonia Środa Wielkopolska. Witam panów trenerów. Pan Czesław Owczarek, Polonia Środa, pan Marek Kamiński, Nielba Wągrowiec. Na wstępie poproszę o komentarz do dzisiejszego meczu pana trenera Czesława Owczarka. Dzień dobry. Krótki komentarz. Tak samo jak trener jest, można powiedzieć, w takiej samej sytuacji jak ja. Jest dwie jednostki, które zostały przebudowane. Jak trudno można sobie poradzić z tą przebudową, dzisiaj ten mecz pokazał. Cieszymy się bardzo z tego, że ta młodzież chce wygrywać, pokazuje to na boisku, dużo emocji, zwłaszcza
w drugiej połowie. Natomiast pierwsza połowa na pewno nie było zbyt dużo sytuacji w naszym wykonaniu, a takie było założenie. Najpierw się musieliśmy z tego wywiązać, później szukać ofensywy. No, zadaliśmy te ciosy w drugiej połowie, zmiennik Krzysztof Babak, chyba niedoceniony, strzelił dwie bramki, także trzy punkty. Myślę, że w przebiegu meczu, w tych sytuacji, które były, można powiedzieć, że zasłużył. Dziękuję. Dziękuję. O komentarz do dzisiejszego meczu poproszę pana trenera Marka Kamińskiego. No tak to jest, że czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, takie trygane słowa. Dzisiaj, że tak powiem, no, z gry można było oczekiwać innego rezultatu. Przegraliśmy, no, nie powiem, że jesteśmy zdruzgotani, dlatego że oczekiwania są inne. My mamy też motywację zupełnie inną, ale to jest sport. Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa i dzisiaj przeciwnik okazał się o tą jedną bramkę lepszy, za co chciałbym pogratulować trenerowi. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? W takim razie dziękuję bardzo.